Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Obecnie w imieniu nas wszystkich powita Ojca Świętego pasterz naszej diecezji, którego otacza wielopokoleniowa rodzina. Papieża Jana Pawła II powita Kazimierz Majdański, biskup ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Jesteś wśród nas, epoko Kościoła. Powtarzamy te Jezusowe słowa, by móc objąć wymiar dzisiejszego dnia, by móc je objąć wiarą i by tak Cię pozdrowić i tak powitać na święcie uwielbienia Jezusa Eucharystycznego. Stanąłeś, Ojcze Święty, jakby podwójnie na swojej własnej ziemi. Domioszko pierwszy prawie 1000 lat temu oddał te rejony w opiekę Stolicy Świętej. Oddał cały swój kraj. Ale Dagony Judex wymienia trzykrotnie rzekę Odrę. I jak twierdzi wielu uczonych, wymienia także Szczecin, kryjący się za nazwą Szynerskę, u ujścia Odry do morza. Morze i rzeka znaczą tu i dziś wiele. Morze otwiera najbliższe bramy na szeroki świat. Rzeka zaś, która czas ostatniej wojny spłynęła bardzo obficie, tlą żołnierzy przybyłych z bliska i z daleka. Rzeka, która stała się bardziej jeszcze niż słynny cmentarz w Siekierkach mogiłą tych żołnierzy, o których pamięć chrześcijańska wśród nas trwa. Ta rzeka jest życiodajną arterią w systemie rozległej żeglugi na szlakach europejskich. Rzeka i morze to swobodny oddech, zarazem zaś wołanie o wielki wysiłek ludzi i na morzu, i na lądzie. Gdy on dziś do tego zasobnego i pięknego kraju przyprowadził Duch Święty, wielkiego misjonarza, przyjaciela Krzywoustego, z Bożej siejby świętego biskupa z Bambergu, który młode lata spędzał na dworze Władysława Hermana, powstała wielka obszarem i sławą diecezja. Nową jej epokę piszą teraz po wiekach już 3 kolejne pokolenia. Młoda diecezja, świadoma doniosłych zadań odziedziczonych tutaj, na północnych szlakach Europy, została oddana przed 5 laty w zupełne władanie swojej najświętszej patronki, Matki Kościoła. A przed obecnym 15-leciem swojego nowego istnienia podjęła w zeszłoroczne święto zesłania Ducha Świętego program duszpasterski życia i miłości. Przypomniał ostatni sobór, że te dwie podstawowe wartości chrześcijańskie stanowią zarazem imię własnej rodziny, wspólnoty życia i miłości. A Ty nas uczysz, Ojcze Święty, że przyszłość Kościoła i ludzkości idzie tędy, przez rodzinę.
Łaska to więc niezwykła, że małżeństwa nasze odnowią dziś wobec Ciebie, papieża rodzin, przymierze miłości. I że usłyszą słowa tego przymierza młodzi i ci, którzy są powołani do małżeństwa i rodzicielstwa, i ci, których Jezus wołał, by zostawili wszystko